Kurde. Dobra, drużyna od Teraz razu to wyjaśnię. mam. Dobra, Nasze zadanie jako Alfa 11 jest zajęcie obiektu aerodromu. Konkretnie kierujemy się w stronę obiektu Uniform, przejmiemy go, zabezpieczymy i będziemy osłaniać wschodnią flankę. Aerodrom ma być sprawdzony, budynek i zabezpieczony przez Alfa 20, czyli ekipę sąsiednią. Spodziewamy się ataku przeciwnika z rejonu cela, więc tam naprawdę trzeba będzie zachować szczególną No, tym bardziej, że będziemy pierwsi przyjęci. Jeszcze szybko to minimy wytłumacz, Okej, posłuchajcie, bo to jest trochę namieszane, żeby była jasność. Alfa 1 albo Alfa 01 to jest dowódca kompanii, czyli Dukat. My, czyli Alfa 11, to jest Django, mój kryptonim wyławczy, i pode mnie podlega Dyfren Alfa 12 i Radek Alfa 13. Jesteśmy właśnie Alfa 12, prawda? Nie, No nie, to już nie. nie. Nastąpiła zmiana. A, Tak, to już nie. nie. Nastąpiła zmiana z tego powodu, że tam kryptonimy się nakładały i o ile dla Was nie miałoby to większego znaczenia, ale dla mnie już tak, bo po prostu ktoś inny wywoływałby kogoś zupełnie innego niż to było Dobra, zapisane, czyli więc. jesteśmy od teraz Alfa 13, tak? Tak. Tak jest. Dobra. Ja Alfa Bongo, Crow, Biffen, Jeje Mora, Bongo, są to nie jest Alfa. trudne. 12, ja A, Bongo. ja wiem, że moje imię jest Bajo dziwne, Bongo. bo matka była z RPA, no ale bez przesady. Jeszcze raz. Gdybyś usłyszał Alfa moje 1, nazwisko, pewnie 1, coś 2, byś się 3. zesrał. Nie chcę poznać twojego męża. Masz to dobre? Panowie, mieliśmy zimy wyruszać o dziwne. 5, ale się troszeczkę przesunęło przez w czasie, bo była awaria Platonu chłopaków z Alfa 3. Dopiero niedawno. O, znowu Alfa 3. No zawsze jak coś się musi spierdolić, to Alfa 3. No. Mają ze szczęścia. Mówię wam, tak, że nie wzięli MRA i zaczęli wpieprzać. Jak Bobby. Ciężko powiedzieć. Tak. Lecimy śmigłowcami czy dzień? Bardzo. Co jest? To jest cały nasz pokazuje to czas wrócę ma to trzymać dla siebie. Ja powinienem wrócić do nagrania w czasie. Tylko pilnuj, patrzaj ludzki, jak to jest najlepiej możliwe i oddaj mi to słowo, okej? Czekaj. Dobra, jak tak, kilka na razie naprawdę. Jakby co, porozmawiam z dowódcą, oni przez dowódcę na miejsce, bo nie wiem, gdzie to i się później spotkamy, nie? Dobra, dobra. Dobra. Tutaj Alfa 13, straciliśmy jednego człowieka. A później może wrócić. Boli go bardzo głowa. Okej, który? Miłbym, mamy tam. Bokser. Potem jak. Dobra. Był, tego co wiem, medykiem, ale chyba nie mógł żyć. Tak, ale ja przejąłem jego plecak, jakby co. Dobra. Czekamy aż Alfa 4 da znać, że jest podejście czyste i będziemy lecieć. Przyjął. Kontakty oni podajemy zajęli tam na podsłuch jeden, kanałach. czy nie? Nie, Wiesz podchodzą. co, Alfa 3 miała kłopoty najpierw z radiem, potem z pontonem i przedłużyli całą operację. Nie wiem, Mam czy Alfa nasłuch 4. na kompanię i na razie nie ma żadnej informacji, co tam się udało mi zdziałać. Tam z 5 Czekaj, kilometrów to jest lepsze przy nim. Alfa 4 podchodzi do podczas Foxhot 1 teraz. Coś się będzie działo nareszcie. Mango? Tak. Kontakt podajemy na 90 czy na. Na 90. Na waszym dodatkowym tylko takie meldunki pomiędzy wami w sekcji. Nieistotne. Pieści. Wszystkie kontakty na 90. Tak, że pieści. Pieści, pieści. W razie gdyby mi się zeszło, dowódca Na pomiotuje zawał? Z powodu wielokrotnego postrzału? A właśnie, panowie, w Z tyłu głowy. momencie jak któryś z dowódców zejdzie, przyjmiecie go chrypim.
Żeby było jasne. Kryptonim. Kryptonim. A, kryptonim, dobra. Nie słyszę cię, trochę ci przerywam, jak mówisz. Jędek plącze. Czkawka. Pamiętajcie, w razie gdyby Django zginął, trzeba wziąć ode mnie radiostację plecakową. Dobra, to my się co, zmieniliśmy na 12 teraz, tak? Tam jest 12. Dobra. 1, 2. Inaczej cały czas wywoływaliby nas, co nie? Mm-hmm. Jesteśmy na krótkim, więc nie byłoby kłopotu. Ale mimo wszystko. Jasne. Mam nadzieję, że tam dotrzemy zanim nastanie świt, bo będzie ciężko. Zauważył wystrzał teczki. Tak, generalnie Dango... sprawa strony tak to się User nie left your channel. Tak, jest następujące. Alfa 4 z pozycji Fox User joined your channel. Nocy. Alfa 3 z pozycji Golf 4 będzie nas osłaniało z południa. My wylądujemy w LZ 02. Na pozycję ogień 02 dostaniemy zasłonę nebu. I wtedy atakujemy. No, wy jesteście Alfa 1? Chyba tak, nie? Wszyscy jak to tak. Stoimy. Dobra, a też dowódcą? Django. Dobra, Django. Tak. Przybieramy jako strategię na miejsce lądowania. Wiesz co, po pierwsze... Chyba mogę. Dobra, chodź. Także jeżeli chodzi o nasze rozkazy, to mamy zająć lotnisko. Po zajęciu lotniska udajemy się na północny wschód w stronę Unifor. Mamy tam zająć pozycję i pilnować, żeby nie przeszły posiłki z celi. Dobra, mamy jakieś pozycje, żeby nie będziemy się udawać? Chcemy na lotnisko, czy kura? Na kura idziemy. Zaczniemy na zaskoczenie, po swoim przejść lotnisko. Alfa 2 potem zostaje na lotnisku, kupuje się, szuka dowodów. My przyszukujemy Unifor i będziemy walić kolejne. To zasadzimy się tam. Okay. A potem trzeba, wiesz, potem zobaczymy co się stanie. Według rozkazu mamy te minus 180 minut, żeby utrzymać lotnisko i przewieźć dowody na lotniskowiec powrotny. Faza pierwsza dla zajęcia wieży i stacji to jest T+15 startu. Potem faza druga przejęcia lotniska to jest T+90. I potem zawijanie wszystkich rzeczy jest T+150 zmieniło się. No wiem właśnie. Więc co, na samym lotnisku gdzieś powyżej plutonu będzie raczej spodziewane. Jest opane, masz, czekaj, kropka to jest drużyna, okay. Zespół to jest to kółko takie, kółko, tak? No. Potem jedno kółko masz drużynę, to jest na razie działają. Tylko mi ciebie przerywa? Nie, mam ten. No, okej. Okay. Nażarłem się kapusy. Ja pieści, wiemy. Tak, nalewka pieści. Pieści zmysły. Nalewkę po pieści zmysły, gardło. Dyfrem, pamiętaj, że jak usłyszymy od chłopaków pieści zmysły, to hasło do Rally Up. Nie pytaj, nie? Już mam skrypt otwarty, wam mówię, to znaczy nie ma chłopaki. Tu ładnie wszystko pisane. Jak to? Piękny skrypt z granicy z czego? No dobra, dobra, bo to nie jest żaden, wiesz, żaden tam opierdol czy coś, tylko kurwa usprawnić. Z Poznania. Tutaj, ale to było wojsk lądowy. Do was słowo, bo teraz będzie zasadnicza faza, czyli... No, czwórka będzie wchodzić na obiekt. Widzę, jak się czają. Tak, myślę, że to będzie dobry popkan. Oni się bawią, a my tutaj się boimy, że się nalewka skończy. Alfa 4-1, jeżeli wam się nie uda, okay. Dajcie znać, rozpoczniemy ogień CWF. Według wywiadu na lotnisku, powtarzam, jest zespół, załoga naprawcza, tu nie wiem, do 4 osób, plus 2 drużyny poty. No tak bez oznaczeń wynikał. Jedna drużyna piechota, nie całe piechota. Czy po lewej? To są dwa śmigłowce. Przyjdźcie, to po prawej, ja wam przydzielę śmigłowce, żebyście wiedzieli, którymi lecicie, okej? Ale jak sądzicie.
Mamy dwa śmigłowce, drużynę, załogę do naprawy i drużynę piechoty, z 12 osób. Jakich naprawiamy? Pieścimy zmysły? Takie sygnały, no. Likwidować, no. Czy widzi, do cywilnie strzelać, może wyciągnąć broń. No, więc ja cały czas będę wzywał, jakby na trzynaru gadał. Wierzę, że na nie jest jak ktoś zabije cywila, podrzuci. Oj, broń podłożymy, no, tak jak w tym, jak w Kandaharze. Rzucić mu nóż czy coś, nie tak on tak więc. Skali 1, tak? Nikt nie będzie sprawdzał, co może być. Kompania, ktoś mówił o kompanii. Kompania to jest kresta. Ja tu, tak, na długim ustawię, na moim teonie. Wielka idzie linią. Tylko że jeszcze można drogę przejść, a oni nie radzą sobie dobrze z drogami. Tam ma być na ten ogień. Tak. A czwórka jest już na obiekcie, tak? Tak. No, wchodzą, czyszczą. Alfa 3-1, to Alfa 0-1, odbiór. To macie taki dobry inter. Nie, mam dwa. Sidor. Alfa 3-1, jaki jest wasz status? Odbiór? 41. Korzystamy, póki jest. Będzie cały czas. Się pogubili chyba. Przyjął Alfa 3-1, będziecie na bieżąco. Taki luksusy. Ale teraz jest czas popatrzeć na inne sekcje i drużyny. Później nie, tylko naszą. Komu fajeczkę? Luksusy tylko jak... Ja nie, ja sobie wciągnę. Komu sabaki? Co masz? Co masz? A ja bym popatrzył. Ja wiem. Ale którą masz? Zdjęłem trochę. Masz? No, Red Bulla, czerwoną szmatę. Albo Aramisa, to ale w innej kieszeni. Wy jest gościa, tylko czarny. To jest dobrze. Nie pamiętam nazwy, ale to jest czarne pełko. Nogawika. Tak, jest. Nogawika, tak. Jest tak. Jakby któryś się posrał na akcji, to w lewej tylnej kieszeni w kamizelce mam pampersy do wymian. To tylko się interfejs się zmienił. A nie, ja nie umiałem SMS-a odebrać. My, wybornie. Dobra, Alfa 2 czoła do pokoju. User left your channel. Tą trafię. 2 minuty. User joined your channel. Dwóch minut, sam dolot, start, lądowanie, no, około. Dobra panowie, tutaj tylko dowódcy i piloci, reszta może stać na zewnątrz, że nie ruszy głowy tutaj. Myśmy weszli. Zaprosili. No. I chuj, nie ma nalewki. Nie tu jest nalewka. Do kantyny, kurwa, jedyne wyjście. Albo na chwilkę. Tutaj Alfa 01, ja odebrałem, potusz. Jeszcze raz, LZ Zulu 2. Tak, na Zulu 2. Alfa 01, przyjąłem. Czekam na raport po odbioru. No. Teraz jest tu Alfa 11 i Alfa 21, dowódcy. 11 obecnie. Dobra, Alfa 11 poleci z Echo 11, Alfa 21 poleci z Echo 21. Przyjęli? Przyjąłem Alfa 11 z Echo 11. Dobra, teraz tylko czekamy na meldunek, bo faza druga zaraz niedługo się rozpocznie. Jeszcze raz, Alfa 11, przepraszam, Echo 11, w którym LZ 02 ląduje, tak? LZ2, tak? Tak. Na zachód od obiektu aerodromu. Dobra, czyli krótko mówiąc, Django ze swoimi, podwożony przez Echo 11, ląduje na Z2, a na Alfa 3 na Z1, tak? Nie, obie drużyny zostają zdystansowane w tym samym miejscu. Obie na Z2, dobra. Tamto Zulu 1 jest jako zapasowe. Dobra.
teraz jeszcze informacje nie dla Alfa 21. Jak wyskoczymy ze śmigłowców na LZ Zulu 2, Alfa 11 osłania, żeby Alfa 21 mogła się przemieścić w kierunku wzniesienia i lasu. Następnie będziemy pod waszą osłoną poruszać się skokami wzdłuż lotniska i czyścić. A to pytanie do dowódcy. Czyli na G4 idzie. Widzę, że macie high-tech i satelity. Czy są jakieś informacje aktualizowane, jeżeli chodzi o rozpoznanie? Chodzi mi o zagrożenia dla śmigłowców. Tak, są rozpoznane. W powietrzu mamy przewagę totalną, więc spokojnie. Tak, tak, ale chodzi mi to czy mamy jakiś update, jeżeli chodzi o zagrożenia? Nie, no jak mówię, w powietrzu jest przewaga totalna, w tej chwili nie ma zagrożeń dla śmigieł, kurde. Same miejsce, same strefy lądowania, zostanie przekazana informacja przed wylotem, bo to będzie sprawdzane przez zespoły, które są na miejscu. User in your channel timed out. Nic niezwykłego w tej chwili. W tej chwili na spokojnie, oddychać głęboko. No jak mam? Do tego czasu Alfa 3.1 i 4.1 nie została wykryta, więc prawdopodobnie żadnej zmiany na User joined your channel. Lądzie nie ma. Puść Peter obraz na ten, na Zulu 2, na strefę lądowania, strefę desantowania. Wysyłam. Tylko szybkie pytanie mam do ciebie. A nie rozumiem opisu na Golf 1. Co to jest za jednostka? Piechota, ale. No, co znaczą przerywane ramki przy znaczku? Prawdopodobna obecność. Dobra, i drugie pytanie w sam deseń. W celi też jest pluton piechoty, a tam jest dodatkowy znaczek. Pluton User in your channel timed out. Centrum dowodzenia. To jest główne stanowisko dowodzenia. Było na odprawie, jest napisane w rozkazie. Dobrze, no chciałem się upewnić. Nie rób wstydu i nie zadawaj głupich pytań. Nie ma głupich pytań, są to głupie nie ma głupich pytań. Dobra, tam jest główne stanowisko dowodzenia. To jest na razie poza naszym zainteresowaniem. Dowódcy, jeszcze pytania a propos obiektu aerodrom. Obecne są tam śmigłowce przeciwnika, czy mamy je zniszczyć, czy chwycić? Jeśli nie będą przeszkadzać, to pozostawić, kurwa, sprzęt się zawsze przyda, choćby do przetransportowania do naszych ukochanych Stanów Zjednoczonych. Nie niszczyć. Nie niszczyć. Jeśli będą zagrażały, wtedy zniszczyć. Ewentualnie daj mi klik. Rozumiem. Ale lepiej jakbyś oznaczył. Ogień 2, 100 metrów na prawo od LZ Zulu 2. Ogień 1 znajduje się na Foxtrot wieża komunikacyjna. User joined your channel. W jakim czasie ubienia Alfa 4.1 i Alfa 3.1? Dobra, satelita na Zulu 2. Mamy podgląd. Patrz. Jesteśmy na 150 metrach. Weź go przesuń tak, żeby było widać tę linię podejścia, to co wyznaczył Tukan. Jo. A tam na podejściu nic nie macie, Tukan, kurwa. No na razie to widać, że ten. Nie zaalarmowani są, pana spokojnie, bo nic nie rusza. Dobra, udaje się satelitą na południowy wschód. Macie południowy wschód i południowa flanka. Tukan, wywołaj tych, kto tam na stację pojechali. To była chyba czwórka, tak? Alfa 4? 3-1. Alfa 3, weź ich sprawdź, co oni tam robią, kurwa, co tam się dzieje. Mieli zajmować punkt Golf, to był ich ostatni komunikat i mieli mi znać raport, jak go przejmą. Mamy lotnisko na północnym wschodzie. I ósemeczka stoi, widzę. Proszę nie lapować na pokładzie. To jest jakaś piechota na początku pasa, czy mi się wydaje?
To nie jest jeszcze raz? Na początku pasa. Na początku pasa tam jakaś piechota jest? Dobra, przechodzę na termo. Jest tam coś mruga. Ktoś chodzi wzdłuż tutaj pasa, ale musimy pamiętać, że na lotnisku pracuje też dużo cywilnych pracowników z tej Hama wyspy. Dobra, kurwa, po nocy tam cywile nie chodzą, ja pierdolę. A tam nie ma cywilów. Przyjął kontynuację zadanie, przemieści się na LZ-Zulu 1. Sprawdźcie, czy jest możliwe tam wylądowanie śmigłowców w razie potrzeby i przemieści się na 4. Jak odebrał? Opuść tą broń, jeśli łaska. Chwila ciszy, poproszę. Pytanie do dowódcy Alfa. Może strzelić i przy... też. Nie wiem, gdzie jest Tukan. Prowadzi komunikację. Dobra. Dowódców będzie wiedział. Chodzi o to, że na mapie są zaznaczone mapy Alfa 1, Alfa 2. Czy to jest takie rozmieszczenie, tak mamy wysadzić te Alfy? Alfa 11 po lewej stronie od strony północnej, Alfa 21 od strony południowej? Najlepiej by było w taki sposób, żeby Alfa 11 była na północnej części, a Alfa 21 na południowej. Okay, bo potem oni po prostu muszą się skrzyżować. Dobra, czyli Alfa... Czyli rozumiem, tu Alfa 01 odbiór. 1-1 ląduje sobie nie ma co, północ. Oni będą tak siedzieć... Ja raz słyszałeś? Tak, tak. Przyjąłem. Sabotujcie wieżę radiową, jeżeli nie da rady ładunki zdalne. Sprawdźcie i przemieści się na Fox 102. Jak przyjął odbiór? User left your channel. User left your channel. Jeszcze coś do przekazania? Żyją na 5, czekam na budynek bez odbioru. User disconnected from your channel. Dowódco, jest jeszcze coś do przekazania? User left your channel. Dobra, Foxtrot 1 już jest zajęte, drużyna Alfa 4-1 przemieszcza się na Foxtrot 2, więc wylot będzie gdzieś za 5-10 minut. Golf 1 zostało przejęte, właśnie przemieszczałem się na Golf 4, więc mówię do 10-15 minut, może będziemy wyruszali, może wcześniej. Dobra, to już ostatnia... User disconnected from your channel. Proszę? Ostatni moment, żeby odsadzić kartofel. No. Ja będę leciał z Alfa 11. Zaraz zmienię te markery na mapie, bo widzę was wprowadzają w błąd. Dobra, no, to po śmigłowców idziemy, bo... Będziemy czekać. Tak, widzę. Odbijecie tam trochę wcześniej. Tak, zaczęliśmy pół godziny później, mamy w czasie się tej pierwszej fazy trzymamy, bo golf mówi zajęty, tak? No oba obiekty są zajęte, czyli oba. Pozycje wyjściowe na aerodrom. Czyli krótko mówiąc i stacja i wieża zajęte, tak? Godzina 5.30, kurwa. Wieża. Wieża zajęte. Mamy pół godziny opóźnienia, ale wszystko idzie mniej więcej planowo. Dokładnie. Faza pierwsza idzie planowo, kurwa. Dobra, nawet niech to będzie 15 minut po ślizgu, kurde, to się też nic nie stanie. Natomiast no to opóźnienie po tym sprawie jest źle, kurwa. Tak. Teraz, żeby się połapać wcześniej, kurwa. Dwa tygodnie, bo Lotka zwisiał, kurwa. Alfa 1, wam macie około 10 minut na ostatniego szluga i szybkie odcedzenie kropelku. Przyjął. Ale to, kurwa, to zadanie jest takie, że najgorsze jest to czekanie. I dowódcą powiedzieć, kurwa, dowódcą zespołów, kurwa, i wtedy, wiesz, ty masz tylko 4 ludziom do powiedzenia i chuj. To trzeba ich wyłuskać, nie? Nie, wiesz, dobrze, to operacja, no, nie jest skomplikowana, ale sam przekaz może troszeczkę ludzi tam dezorientować, bo jak widzisz, wielu ludzi nie podjęło się tej misji, nie? Dobra. Czekaj, bo muszę tutaj przejść na radio 50K31. Patrzcie, Radek stoi na linie. Jak jakiś jet będzie lodować, to mu nogi urwie.
podczas drugiej fazy, więc będę się z tobą kontaktował na radiu. Nie ma. Okej, okay. I ty idziesz z Alfa 11? Najszybciej, tak, to będzie Pathfinder. Tak. Kultuje się na wyspę. Moment, człowiek proca. Powodzę koktajl, zaraz to zobaczymy. Dobra, no chcę wiedzieć po prostu, w którym miejscu mniej więcej będziesz, nie? Tak, prawdopodobnie pójdę z 21 przejmować obiekt i przy narkotykach troszeczkę szwendał się. Dobra, a tego Johna Snow kurwa na mnie żyli, czy nie? Gdzieś któreś z tych twoich zespołów? Na golfie nic nie znaleźli. Foxtrot też nie dostałem żadnego komunikatu. Czyli na lotnisku będzie. Albo w celi. Albo w celi. Wszyscy wiedzą, kogo, o kim mowa? Kto to jest Jon Snow? Wiemy. Ten skurwysyn, co nam beczkę z nalewką zajmował. Tak. Dokładnie. Ten staruszkę okradł. A te ziomki tu czemu się kręcą? Patrolują. Oni są za SG. Zabawa na weselu, tylko bez krzesek. Oczepiny mają. Jestem. Dobra, to robimy teraz tak. Rajnik, idziesz jako trójka, czyli ostatni. Ja idę jako jedynka, a Bakter idzie jako dwójka. Na zadanie dla mnie. Nie mają ochoty tyle oczekiwać. Czyli kogo nie ma? Ojej, kurwa. Panowie, jeszcze jedna sprawa. Sekcja Dyfrena prowadzi. Za sekcją Dyfrena idzie Django razem z Mike'iem i zamyka sekcja Radka. W linii Dyfren z lewej, Django centrum i Radek prawa strona. User disconnected from your channel. Zamykamy. Trzeba im powiedzieć, że kurwa chujowo działają, bo kurwa jak nie są odejść, to nie przyjdą i do dowódcy to powiedzą, kurwa. User left your channel. Jeszcze z powrotem, panowie. Tutaj Alfa... Nie wiesz, czy nie mam znaczenia. Alfa 13, odzyskujemy jednego. No kto to... Zrozumiałem. O, podzielcie się na parę. Tak jak było mówione, tak? Dobra. No panowie, jeszcze chwila czekania, jakieś 50 minut lecimy. Będziemy trzymać, a wy po prostu będziecie kontrolka przed nami. Jakoś tak to zrobimy. Puść ludzi do tego Black Hawka, niech pobierą sprzęt ile mogą, tylko zapasowy. Słucham? Ja medykamentów pobrałem, ile się wlezie. A dobra, no to spoko, okej. Dobra, co muszę wiedzieć ogólnie? Proszę? Atakujemy na LZ2 to GSR, tak? I będziemy atakować. Faktycznie po ślizgu było na początku 30 minut związanego z problemami z własnością. Już dawno mi pytanie, słuchajcie, ile waży? To tuż, no to ile waży? 32,24. Znajdę sobie na nogi, dobra, widzę, dobra. Którzy nie doczytali. Dobrze. Dobra, spoko. Ale spoko. Tak do 29 optimum, odłóż. Dobra, to w śmigle odłożę. Dobra, bo to jest główny cel, dlaczego nie dobieramy takich rzeczy. Dobra, to nagle się okazuje, że... Co poza tym robimy? No, tylko... Ktoś zostaje w tyle, bo... Ja niewiele powyżej 20 ważyłem wcześniej, wiesz? No dobrze, dobrze się do tego posażyłeś, ale bez przesady właśnie. No. Pilnował. Tak. Jako dowódca waży 26. No tak, tylko że chyba ten będzie. To i tak już nic więcej nie. My jako plecy robimy wtedy. Jak są z tyłu kolumny, to jak ja jako wsparcie ten robię. Mam plecaka i nie spokojnie, żeby radio pod niego. Przy 30 zaraz ci się ten, zaraz. Tak, moment. Nie mam ci na mieście, będę jakoś dowodził tak. To będę się ścinał, ale to jest moja... Ja ci będę wspomagał, Radek, spokojnie. No tak. Okej, spoko. Crow, ile ważysz? Ja w ogóle taka większa operacja, w której uczestniczę. Jeszcze na niej co, dowodzę. Powiem tak, Radek, ty i tak dobrze dowodzisz. Ja to widzę Crow? Na treningach, tak?
według raportu. Tylko tobie po prostu brakuje odwagi, to jest jedyna rzecz, nie? Ja to widzę. Za mało odwagi masz. Właśnie nazwałeś go. Dowódca ma popełniać błędy, to jest normalna rzecz. Chyba jak motywować plan. Tak, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Different, dasz radę, dasz radę. Coś ci pomaga. Dobra, panowie, zostaniecie... Powiem wam potem coś tajemnicy wszystko, jeszcze, dobra? Dobra. Działać, zostaniecie wykorzystani. Pozytywne słowa w sensie. Natomiast no jeśli nie, no to mówcie, kurde, że ktoś odpadł, żebyśmy nie byli zaskoczeni, nie? GSR odpadł, wyszli. Ojoj. Więc zostaliście sami. Czy naprawdę ja słyszę, że GSR odpadł? Dobra, to sobie damy radę. No. Ojoj. Wyginęli czy... Stwierdzi, że po dwóch godzinach wyjdą, bo nie wiedzieli, że tak długo będzie trwało. A w załączniku jest, że misja trwa 3 godziny do góry. 4. 4. No więc no, niepotrzebnie się zapisywali po prostu. Co za kurwa. Jakby mieli nalewkę babuni to. Słuchajcie, sama nazwa nawet mówi GSR, czyli grupa szybkiego rakowania, więc to już wiemy. Zrakowali po prostu. Poszło na YouTube. Poszło na YouTube. Więc pozdrawiamy. Pozdrawiamy grupę szybkiego rakowania. Dobra, zrozumiałem. Tylko mam jedno pytanie. My będziemy startować, kiedy Alfa 3 będzie już na pozycji Golf 4, czy ich tam nie tak. będzie jeszcze? Będą na pozycji. Aha, czyli nasze... Dobrze, przepraszam, ja nie miałem żadnych kontekstów, tutaj gramy w grę, nie obstawione. To wszystko są tylko żarty. No, GSR na jakim kryptonimie byli? O Jezu. Kurwa, trochę kultury bardziej, co? No dobrze. Alfa 4.1. Boros. Aha, 4.1, dobra. Boros. Jestem. A co, nie zginęli? Dobra, panowie. Znudziło im się. Same ruchy. Ja rano do szkoły idę. Właśnie? No. Alfa 4.1 to Alfa 0.1 odbiór. Crow, ile ważysz? Z jajami czy bez? Z. Jak daleko macie do punktu Foxtrot 2 odbiór? Z pełnym żołądkiem czy bez? Z. Z tymi czterema satami babuni. Nie, 31. Przyjął 600 metrów bez odbioru. Dziękuję, czy znasz ten dowcip? Jaki? Zajączku, jak nigdzie pyta się zajączka, ile ważysz? Nie. Alfa 3.1, tu Alfa 0.1, odbiór. Okej. Teraz się opowie. Alfa 3.1, jaką macie odległość do punktu Golf 4, odbiór? Przyjął, kontynuujcie na Golf 4, od razu na pozycję wyjściową. Ja przygotowuję Alfa 11 i Alfa 21 do uderzenia na aerodrom. Jak przyjął? Alfa 01 bez odbioru. Dobra, Alfa 11, Alfa 21 do śmigłowców. Im zostało 600 metrów do osiągnięcia celu, więc za parę minut będziemy wylatywali. W sumie zostało tylko Alfa 11, nie? No i Alfa 21 to są dwie osoby, tak? Nie. Nie? W ogóle nikogo nie ma? No nie wiem, mówi, że wyszli. Tam są. Co? Tak, tak. Alfa 21. Wołaj do mnie, oni będą pode mną. Chłopaki, idźcie, będziecie podłączeni po Alfa. Więc dobrze, Django. Dobra, i dziadek Snickers, pyta się zająca, zając ile ty tu znalazłeś? Na co zając mówi, nie idzie jakieś 20... 5 kilo, no bez jaj, nie, no bez jaj to może z 5. Miał jaja. Pamiętajcie, zabijajcie tam. Dobra, Snickers. Ustawisz sobie na 50. To nie był moment dla takiego. Do mnie dołącz. Będziecie moimi bodyguardami. Super wydanie. Kurwa, proszę Oskara tu kanał. Będą patrzeć, jak się nie do was strzelają. Tak. To jest dobre. Skończył mi się browar. Na 5 Snickers radioczek. A my tu naleweczkę mamy, jak na odprawie byłeś. Na 5, okej. Okay. Nie wiem, czy pamiętasz, ale pieści zmysłu. Jest pieści zmysłu. Panowie, hasło, nie?
Babcia pieści zmysł. Babcia pieści zmysł. Babcia bez zębów. O, to jest. Tak, czy to znaczy, że zespół ma stracił. Bez zębów co lepiej. Co tam, panie Boxer? Dobra, Alfa 11 do śmigłowca, do Echo 11. Wy ze mną do Echo 21. Prowadź go. Radango! Weźmy go. Jeszcze raz. No, słuchajcie. Do śmigłowca, do Echo 11 idźcie. Dobra. Według kolejności w kolumnie Dyfrenet prowadzi. Ratnik zamyka. Echo 11, tu Zeus 01, rozpoczyna się faza druga. Tukan przejmuje dowodzenie nad kierowaniem, desantowaniem. Będzie wbijał na twoją łączność, jak zrozumiałeś odbiór. Dobra, gdzie ja jestem? Nie, nie, to nie jest nasz, to jest Alfa 11. Drugi śmigłowiec tam obok stoi, tak? Już zajęty? Nie, dopiero biegną. Dobra, to od razu przede nam wasze radio. Kontrol 3, dobra. Panowie, możemy się ładować do środka? Potwierdzam, zapraszamy. Hej. Alfa 1-2 i Alfa 1-3 do śmigłowca. Alfa 13 do śmigłowca. Alfa 2-1. Alfa 1-1. Poprawiam. Echo 2-1. Echo 1-1. Echo 2-1. Alfa 1-3. Pełni gotowość na śmigłowcu. Drugi etap się rozpoczyna i normalnie za chwileczkę będziemy startować. W środku? Czekaj, patrzę. Klał w środku? Dobra, jebać to. Jaja Mongo? Jeje Bonga w środku. Moraz? Moraz pojeżdża. Dzięki wszyscy. Piątka. Piąteczka. Radek? Boxer? Słucham? Jesteś? Jestem. Dobra, Krajnex? Jest. Boxer? Jest. Wszyscy w śmigłowcu na 2-4. Zrozumiałem. Echo, jesteśmy w komplecie. Echo 1-1, piątka. Panowie, dowódcy wysiadają ostatni, żebyście byli pewni, że wszyscy wyszli ze śmigła. Jak zrozumieliście? Przyjął. Przyjął. Dobra, co to za pytanie było, bo tutaj radio nadają i nie słyszałem. Alfa 1-1 potwierdza, że wszyscy w śmigle. Okej, okay, czekamy na sygnał. Do, od ciebie rozumiem, jest ten sygnał do startu? Dostaniemy będzie sygnał od dowódcy kompanii. Okej. Okay. Radio mi się na planu, ta wielka niebieska strzałka da tak nisko. Wiara? Tak? Czy my mamy lecieć z wami, w sensie towarzyszyć? Nie. No, znaczy, ale ja przed chwilą byłem u dowódców i powiedzieli, że my mamy lecieć, latać parami. Trochę nie czaję. Parami, dźwiękami, więc co się z tego? Jeżeli mamy białe. Jakąś dyspozycję dostać. Oni mówili, że mamy latać parami, no bo 1-1 dostało, no to myślę, że 1-2 też ma lecieć. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Po co mi będziecie tam w sumie w tym momencie, nie? Bo nie, zostańcie. Jak będą te przyrzuty później dalej jakieś ten, to
Wtedy myślę, że będziemy parami. Bo w tej chwili no to będzie się tylko przeszkadzać. Nie wiem, dlatego nie rozumiem, bo poszedłem sobie tam, po prostu się kręciłem, a oni mnie przegonili i powiedzieli, a wy macie towarzyszyć przecież. Nie, ja nic nie słyszałem na ten temat. No bo w drugim śmigłowcu są też ludzie i czekają na transport. Że na dwa śmigła lecimy. No dobrze, ale chodzi o cztery śmigła, a nie o dwa. A parami chyba nie chodziło o parę pilotów. Nie, chodziło o śmigła dane, bo do dyspozycji... To się ich zapyta jeszcze raz, Elma. ...do zwiedzenia ludzi dostało echo 1-1 i 2-1, tak? Tak. Właśnie, a z tego co zrozumiałem, to powiedzieli, że też mamy lecieć, że pary przecież mają być. No ale to... Nie. To, nie wiem, macie... chcesz, to się możesz ich jeszcze zapytać. Nie, spokojnie, no po co, będzie ci przeszkadzać przy podejściu do lądowania, tylko i wyłącznie. Nie, spokojnie, ani nie ma na miniganach ludzi, żeby ewentualnie osłaniać, nie, to bez sensu. No właśnie. Musielibyśmy mieć pełną załogę po prostu. Mhm. Wasz dowódca ma kryptonim Alfa 01, nie? Tak? Dobra. Alfa 01 dowódca kompanii, tutaj Alfa 1-1 jest w śmigle. Jesteście wkręci w interkom, żebyśmy się usłyszeli już na miejscu, na Ezji? My jesteśmy wkręci, no. Na który kanał? Pewnie na załogę to chyba. Tak. Ja go słyszę cały czas. Teraz jesteście na załogę, wcześniej nie byliście. Ja może. Okej. Okay. Tak, tylko technicznie po prostu, żebyśmy się usłyszeli, jak już będziemy na LZ. Okej. Okay. I tak słychać generalnie zbyt dobrze na przykład, bo jak ktoś gada z tyłu, a ja mam coś, jakiś komunikat na radiu, to nie słyszę. No to nie ma tak się czołgów, że mnie dobrze. No, robi się już całkiem jasno. Dobra. O, tego jest arma. I taka telefoniczna gierka. Symulatorem chodzenia. Nie, leżenie w krzakach. A to też jest taka gra, leżenie w krzakach, to też widziałem. Ja to też raz w widziałem, leżysz i czekasz. Tak. A to bój, prawdziwe życie. Co oni tam kurwa z lewej tańczą koło tego gościa? To jest tak. To jest taktyka, oni... Panowie... Wzywają deszcz. Tak, wzywają deszcz, bo to panowie i starzy Indianie wykorzystują go, żeby przyzwać deszcz. Myślałem, że fletem chcą uśpić węża. Żeby chcieli, kurwa, to jest niemożliwe. Czekamy, no. Kurwa, to pan wszędzie. Bardzo takie wyznanie, wiesz, rzeczowe. No słuchaj, no siedzę na tym czymś, kurde, kto siedział, kto inny, no to trochę dupa wszędzie. Pamiętaj, żeby usiąść na hełmie, gdzie nie oczywiście. Widziałem to na jednym wojennym filmie. Tak? O kurde. Chyba, żeby krocikowi główki nie przysiąść. To też. Jak będzie ostrzał z dołu? No dupa ocalona, nie? A? Przynajmniej nie będzie spędziała. W Czarnobylu podobało mi się te ochraniacze na jaja. Kuj zresztą, one żeby jaja chroni. Tak. Dosłownie. Tak, szóstki, wątroby. Na Bondzie też tak było, nie? Jak wziął na to krzesło i wyciął środek siedzenia, nie? I krzesło mi się kojarzy z testem na papieża, wiesz, podobno. Jak już wybierają kandydatów na papieża, to każą im usiąść na krześle bez siedziska i ktoś tam wsadza rękę i sprawdza, czy wiesz. Czy wiszą jaja.
By przypadkiem kobiety nie wybrać. Okej. Okay. Żyjmy w takich czasach, nigdy nie wiesz, czy to nie jest baba z przodą, no. Powiem tak, w swoim życiu tutaj w tym momencie nie widziałem jeszcze żadnej baby, tylko samych mężczyzn. W mocnym świecie żyjesz, no. Tutaj nie widziałem świata innego niż wojsko w tym momencie, więc. Jak wojsko? Przed chwilą. Powiem ci, w zeszłym tygodniu opijałem promocję oficerską mojej znajomej. Rozpoczęcie fazy drugiej. Oho. Finally. Finally. We got go to us. Ale druga ciąga nie jest tam G4. To co, lecimy panowie. We go to hell. Zwiewirnik. Zwiewirnik. Go, go. Uruchamiamy. O, jest, 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 nareszcie. 0-1, z tego 1-1. Go. Kick on air. Panowie, porozwalajmy trochę wrogich tyłków. Kurde, aż mam flashbacki z Wietnamu, nie? 2 godziny później spoczynkę. No, prześpij się lepiej. Obudzimy cię, jak coś się stanie. Panowie, ożywy ten ląduje, a po lądowaniu napierdalać. Czy ktoś ubiegnie? Dobrze. Najwyższy czas. O tak, najwyższy czas. Ten, 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 ten. O nie, no, naprawdę. To ta puszcza. Wyznać się. Tajemnica Poliszynela. Nie no, jak się dowódca nas ogólny nie obrazi, to chyba będę już puszczać, nie? A ty? Kurde, chyba to jest teraz ci wielki tamtej. Może jakie rady, stąd. Który tamtego? JBL-a zabrał na pokój. No JBL-a zabrał, kurde no, a tak trochę nudno było. No, dobrze wziął. Dowódca się nie obraża. Wyłączę mnie, jak się dojdzie do walki. Dowódca każe wyłączył. No to jak dowódca główny każe wyłączył, to wyłączę, no. No chłopaki, przyjrzyjcie się na sitabie, zaznaczają jednostki wroga. Pójdźcie na aerodrom, mamy 3 punkty zaznaczone. Będziecie wiedzieli, gdzie strzelać dzięki temu. Tak. Ale serio, aż mi się Wietnam przypomina, nie? Jak mi dziadek do opowieści. Czy to dziadek w Wietkongu służył? Tak. Nie, dziadek przeżył Wietnam. Nie był w Wietkongu. To było podchwytliwe pytanie. Nie, dziadek służył, kurde, w wojsku lądowym. W amerykańskim wojsku lądowym. Powiem, że jak końcowa faza była, to powiedział, że aż tu palił się do ucieczki. Tam się wszyscy palili, od napalmu. To prawda. Ale na serio, mam chyba flashbacki, nie?
Nie, nie, dobra, przestań. Przestań, przestań, bo dowódca się tam skurza, czy nic tego. Jak powiedział nie, to nie. Dobra, dobra, cisza. Przykopać jajca, teraz tam jest. No, złapcie się porządnie teraz. Trzymajcie je twardo. Broń też. O tej dolnej też broni mówię. Dowódcy sekcji, jak wasi ludzie opuszczą, wychodzicie i meldujecie, że wszyscy. Czują. User left your channel. Alfa 12, Alfa 12, ruszam do przodu, skokami. 108 na... Przyjął. Stawiam się. Dobra, Alfa 1, 2 stoi. Linia. Czułem się. Przeciwnik wygląda prawie jak nasi, trzeba uważać. No, dlatego nie strzeliłem do niego. Zrozumiałem, 1-2 rusza. We Wranglerze jest ciało agenta CIA, musimy je zabezpieczyć. Mam specjalny worek na niego. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery. Alfa 1, 3 stoi. Nie słuchać cię na radiu. No właśnie. Alfa 1, 3 stoi. Komunikat niezrozumiały.
Zmiana. Alfa 1, 3 stoi, czekamy na Alfa 1, 2. Naści są po prawej stronie lotniska. Panowie, informacja od Alfa 4, płyta lotniska czysta. Linia, ruszamy w stronę budynku. Formować linię na Django. Numer to jest z wami? Tak, tak, wszyscy razem. Ruszajcie do przodu. Jesteśmy pod ostrzałem. 1, 2, 8. Ostrzał z uniformu. Jeden, dwa, ruszamy. Jeden, trzy, stać. Jeden, dwa, stać. Jeden, dwa, stoi. Kręczą odwój. Gdzie jest moim radiem? Rozdjęte. Gdzie jest moim radiem? Powiedz, gdzie jesteś następny. Nie słychać dowódcy, nie wiem co się dzieje, trzeba sprawdzić. Internet mam chujowy i tyle no. Alfa 1, 2, tu Alfa 1, 1, odbiór. Tu Alfa 1, 2, słucham. Masz już to radio ogarnięte, bo cię zrozumieć nie idzie. Wiesz co, to jest wina neta, on po prostu przerywa. Dobra, mi. To nie wiem, przekaż komuś najwyżej, bo musimy ruszać. Dobra, możemy iść, powinno być ten. A wy idziecie w stronę śmigła i budynku. Dobra. Alfa, Django Morasa, słyszysz? Śmigła. Tak, ciebie słyszę doskonale. Weź przejmij od dyfrena, bo musimy mieć komunikację. Dobra, będę przekazywał. Wiesz co, będę ci mówił normalnie, po prostu mi ścina. Mam medic RTO. Jeden trzep, zaczynamy kurwy czytać. Jeden, dwa przyjął. No, o Boże. Jeden, dwa przygotować z jednym latydym. Przerzucamy przez mur. Ale wszyscy? Mam mały. Jeden, trzy, za... nas od... Kompletnie cię nie słychać. Jestem, serio. To wina jego neta jest, kurde. Dobra, przechodzimy. Zabezpieczamy budynek. Tu jeden, dwa. Wchodzimy na budynek. Mora z... Zjeje. Bongo. Sprawdzić budynek. Jeje Bongo. Przepraszam, no. Dziękuję. Wchodzimy. User left your channel. Jeden gotów? Dwa gotów. Naprzód. User joined your channel. Brawo, czysto. Czyste. Laptop. Następne pomieszczenie. Laptop i Bongo.
Znalazłem Intel. Zbieram. Teraz łaniam. Mamy Intel. Przekazałeś na tym, na głównym? Sprawdźcie cały budynek. Nie powie. Cały budynek sprawdziliście? Tak, budynek czysty. Wychodzimy. Django 1-2 melduje budynek czysty. Przejdźmy Intel. Słyszę pojazdy. Zajmijcie pozycję w budynku, żeby... To dajcie mi jakieś okno dobre. KM i zniszczę. Kurczę, nie, tu nie ma dobrego pozycji dla KM. Mogę wyjść na zewnątrz? Dokładnie. Wejdź na zewnątrz, szukaj. Kto gdzie też po coś dwójką, raz. Mamy pojazd obsadzony. Obsada zdjęta. Kontakt, pojazd na przyjazd. Uzbrojony. Kontakt, pojemny pojazd. Dziękuję. Zdjęci. Chłopaki, słyszeliście? Mieliśmy wysłać gdzieś chyba ze zastawami, czy oni? Dobra. Zostałem ścieskować. Za murkiem na lewo pick-upa. Jeden się schował. Jeden, dwa, zgłasza. Kolejny pojazd podjeżdża, w rękę. Pod uniform kontakty. Django, mamy Alfa 1-2, ma bicie na uniform i ściągnęła człowieka za murkiem od kapa. Dyfrem, przepuść mnie, uzupełnię amunicję z trupa. Kontakty z uniform. Chyba napierdala. Wchodzę. Chrom zgłosz. Chrom zielony. Bordę zielony. Dobra. Teraz do kogo to było? Tu zawstrzały są, pojedyncze. Dobra, słyszę. My mamy przejęcie uniform. A tu nasi idą. Za nami? Przyjął. Nasi w lesie przy drodze, uważajcie też.
Chodzi o tych na 70. Na 70 są nasi, uważaj. A ze mną 70 nasi wychodzą z lasu, uważajcie. No, to was są na drogi. 1-2, tu 1-2. Przyjął, wracamy się na lotnisko. 1-2, wracam na lotnisko. Dobra, czyli para. Nie, dopytasz mnie jeszcze. No to, dobra, widzę. Jaja bongo, dobrze? Jeje bongo, tak, dokładnie. Jeje bongo. Jeje bongo i mora, zostajecie, pilnujecie. Chłopaków na tym. Przed nami? Przyjął. A ja z Krojdeł zabezpieczyć. Jest. Podajcie mi jeszcze stanę amunicji, jak to wygląda. Kurczę, my nie mamy śmigłowców w powietrzu. Sprawdzają się towar. Bonga. 40%. Jeje. W budynku w środku i tutaj na zewnątrz leżą goście z hakaśkami i zemkami. Ale nie, dobra, ty masz KM-a, nie było tematu. Ale czekaj, jak jeszcze tam stanowi to dalej. Powinieneś, no. Dyfrans, goście. Dyfrans, 1-2, tu 1-1. Tu 1-2, Django. Przy wieży jest wrangler, obok niego leży gość, który prawdopodobnie jest naszym agentem CIA. Trzeba go zapakować w worek i przetransportować na płytę, bo musimy go... Na 182 mamy cywila, trzeba go zidentyfikować. 182. Tylko przejąć, jeżeli się uda ten... Potrzebna pomoc medyczna. Ktoś, kto przyniesie zestaw do szycia. Django, nawijaj. Django, jest około 20 palet towaru do pobrania z płyty lotniczej. Gdzie ten agent? Tutaj? Powtórz ostatnie. Powtarzam, jest około 20 palet narkotyków do pobrania z lotniska. Po prostu walają się wszędzie. Zrozumiałem. Zorganizuj to tak, żeby było wiadomo, co trzeba wziąć. Jak już skończycie i zapakujecie to ciało w worek, trzeba podejść, niech sanitariusz podejdzie do skał, gdzie pozycję ma Alfa 1-3, potrzebują tam szycia. Na 182 cywil koło płyty lotniska, nie wiadomo, kto to jest. Na South odleciał śmigłowiec. Nie wiem, czy to jest agent. To jest koszula. Nie wiem, czy to jest ten. To nie jest agent. To nie jest ktoś agent. Ktoś go zidentyfikuje, tego cywila. Django, sprawdziliśmy ciało przy wranglerze. Jest to człowiek w flii hawajskiej, nie w białej koszuli, nie ma kapelusza, także nie mamy potwierdzenia. Django, zerknij. Dobra, wracam do jej bondy. Okej, spróbuję to potwierdzić, czy to jest nasz człowiek, czy nie. Dobra, jestem, to nie był agent. 182 cywil leży koło płyty lotniska. Według identyfikatora jest to ktoś zupełnie inny. No i pięknie. No, to już jest 150. Tam, ale ten jest żywy, przyjacielu. 1-2, jakie nazwisko jest na nieśmiertelniku? Kelly Orbin. To nie agent. Okej, okay, dzięki. To nie ten dowód. No, jeżeli możesz go aresztować, to go aresztuj, jeżeli nie, tylko zastrzel. Mogę prosić, żeby ktoś przyniósł zestaw do szycia? 1-3, tu 1-1. Nie mam zestawu do szycia. Medyk jest w drodze, czekaj jedną. Nie przyniesiesz. Przyjął. Django, tu 1-2. Nasz medyk nie posiada zestawu do szycia. Kurde, to jest taki smutny. Także możemy tylko stawić. Chyba się za bardzo jąka, żeby mógł znaleźć. Zrozumiałem. Potrzebuję meldunek o stanie sekcji za dwie.
Serce 1.12 cała zielona. Potrzebuję wsparcia, Dyfran. Tutaj Alfa 13, jeden ranny. Czy 13 jest jako 31 oznaczona? Na uniformie? Nie, czekaj. Co? No, to muszę robić. Tak chyba. Nie, to jest ta. To jest ta 30, na którą czekaliśmy cały czas. No aha, dobra. Gdzie jest 13? 12 widzę. 13 to jest chyba właśnie 12. Okej. Okay. Tak to działa, a my jesteśmy 11 tak. Na mapie oznaczonym. Mm-hmm. Racja, racja. Ale kurczę, jak zobaczyłem tych gości na uniformie, to bym tak pięknie ściągnął całą 31. Pięknie. Jeden czy ilu was rannych? Chyba się kończy historia. No problem, cywilan razem. Zrozumiałem, 1-3, cofnijcie na płytę, obstawcie wieżę kontroli lotu w biały budynek. 1-2, wasze zadanie to przejście na południe od naszej pozycji i zabezpieczenia skrzyżowania w rejonie Tango. Jak zrozumiałeś odbiór? Ej, czekaj, widzisz to? Rejon Tango? Widzę. Na 16. Na 16? Na 16, zobacz. Możesz powtórzyć, gdzie jest Tango? Czekaj. Na południe od nas. Zimut 16, daleki dystans, test terenowy z KM-em. Na wzgórzu, przy skałach. 1-2, potwierdza przyjęcie rozkazu, udajemy się na Tango. Zrozumiałem. Dobra, wale. Kontakcie. 400. Kontakt, Zimut 16, test terenowy na wzgórzu. Daleki dystans, wale. 1-2, zbiórka przy ostatnim śmigłowcu na Southwest. 1-2 prowadzi ogień, azymut 14, odległość 450 metrów, pick-up uzbrojony w karabin 2. Dokładnie. Nie zdjęty. To jest więcej nawet, to chyba 600 nawet będzie. Nie masz smugaczy? Mieliśmy zająć ten biały budynek, czy wiesz? Ale kurczę, teraz już nie widać już. I to. Później. No i... Sekcja 1-2, zbiórka przy mnie, na końcu pasa startowego. Southwest. Dobra, zwijam. Przyjął, zrywam kontakt. Kurczę, mój celownik ma przedział 2-7-62, nie? No tak. Warte bojówka razem od 150 od końca pasa startowego. Kontakt, trzy kontakty. Ogień otwarty. Zlikwidować. Row na prawo od ciebie jeszcze. Azymut? Kontakt cały. Ostrzał. 1-3, tu 1-1. Odległość 700 metrów, azymut 17 na wzgórzu między skałami. Pika przeciwnika. Przyjął. Ktoś tam dostał, odczołguje się. Proszę o to potwierdzenia, czy na sołów są kontakty, czy nasi? Przeciwnik. Kontakty. Kontakty na sołów. Minus czterech na pewno jest. Na sołd. No nawet 5. Ale leżą. Kurczę, bałem się, że to nasi. Zastąp terenowy. Terenowy ciągle tam jest. Ciągle jest. Bez kierowcy, ale broń obsadzona. To co, leżymy sobie na płycie, czy... Ja myślę, że osłon trzeba poszukać.
Medyk, potrzebuję pomocy, nie mogę się załatać, zostałem w tak. W którym miejscu jesteś? Na końcu pasa startowego, tam gdzie miała być zbiórka, jestem przy skalce. Dajemy się do ciebie. Przyjąłem. Czekaj, właśnie też nie zrozumiałem, bokser czy wakser? Mieliście mnie, jestem z drugiej strony. 1-2, zgłoś do 1-1. Przyjąłem. Do 1-2. Jesteście cali? Potwierdzam, dostałem w głowę, ale już się podnoszę. Ten od 1-2 zgłasza 20% stanu amunicji. Dobra, już. Crow, ja już się nim zajmę, Przyjąłem, 1-2, jak daleko od tango jesteś? Jesteśmy na końcu pasa statkowego, już tam na tango właśnie. Zrozumiałem, możliwa obecność kilku przeciwników na tango. Powtarzam, okay. Kilku przeciwników, max 4 osoby. Jak zrozumiałeś odbiór? Zrozumiałem, zlikwidowaliśmy co najmniej 6 kątów wychodzących z kierunku tango. Zrozumiałem bez odbioru. Był Alfa 1-3, w białym budynku znaleźliśmy laptopa. Mamy poprawić jego dane? Dobra, Alfa 1-2. Potwierdzam 1-3, dane. Tango. Kierunek south. Dobra, chłopaki, strzeliście, lecimy. Ustawiamy się ładnie liną, na, linią, na mnie idziemy na south, a zymu 190. 190 przyjął. Możliwe kontakty na tango, więc spodnie. Najgorsze jest to, że pestki lecą, kurczę, jak orężada w czasie lata w jakimś taniej knajpie. Ups, satelitka. O, już na amunicję User left your channel. Słucham? A nie można, kurwa, nie pasuje. Mi pasuje, dobra, osłaniajcie proszę, bo ja naprawdę mam mały stan. Wezmę chociaż 150 pestek. No właśnie. Okej, 150 pestek wziąłem. Czekaj, ja złoty ja mam na stanie. Coś za uniformem się porusza, jakiś pojazd, nie wiem czy widzicie. Jebonga, tu KM leży. Zobacz, z KM-a możesz wziąć. O, to się może przydać. Może będzie miał jakieś fajne. Setki on chyba ma. Może tak, on ma trzy taśmy przecież. A te, celownik? To samo. Nieważne, mam potwierdzenie, że Alfa 3-1 przyjęła wrót pojazd. Więc uważajcie, do kogo strzelacie. 1-2 do 1-1. Odbiór. Mamy słaby stan amunicji. Nie, tu jest do uzupełnienia wszystko. Jak mamy okej. Około 30%. Nie, no już 50 mamy już. Zrozumiałem, jesteście już na tango, odbiór. Zaraz będziemy, KM uzupełniał amunicję na wrogu, reszta nie ma możliwości. Zrozumiałem, daj znać jak będziecie na tango, bez odbioru. Chodźcie, defren idzie. Panowie, ruszamy. Na tango, defren, szybko, szybko. Dawaj znać, my nie skłamy. Ej, pojazd idzie, przygotujcie się, mam. Nie, dobra, to śmigło jest cały. User left your channel. Joined your channel. Otworzyć okien do pilota. Ogień powrotny do nas. Panowie, linią. Atakujemy. Dlaczego? 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 Dlaczego?
Pilot śpi. Powtórz 1-2. 1-2 do 1-1. Zatrzymaliśmy startujących śmigłów. Wrogie? Tak, wrogie. Dobra robota. Działajcie dalej. Daj znać, jak będzie tank zabezpieczony, żeby nasi mogli przylecieć. Mamy agenta. Powtarzam, 1-2 znalazło agenta. Ciało agenta znajduje się za zaznaczone tanki. Zrozumiałem. Dobra, pakuję gnoja. Jak zabezpieczyć się teren, zabezpieczyć się w wyciku i przylecić gdziegoś po prostu. Skąd kontakt, nie wiem skąd. Brzmi jak COVID. Odsuńcie się, pakuję go. Nie mam ani jednego magazynka, panowie, ani jednego. Ani jednego pocisku nie mam. Agent zapakowany, agent zapakowany. Tak, przeładowuję. Gdzie on jest? Gdzie jest dyfren? Gdzie jest dyfren? Update. Tutaj Alfa 1-2. Dyfren. Dyfren nie żyje. Straciliśmy dowódcę. Crow, przyjmujesz. Nie Crow, tylko ja przyjmuję. Laki wchodzi do budynku. Dobra, sorry. Kontakt! Północ. Sorry, Crow, cofam. Jednak Moraz, pomyliło mi się. Tu Alfa 1-2, Moraz, przyjmuje dowodzenie nad 1-2-1-1, do dyspozycji jestem. Crow. Na uniformie będzie mieli go na West. Crow. Nie ma okrężnej. Nie widzę. Jest. W szakach. Kieruje się na uniform. Kurwa mać. Zgłoszę to. 1-1 zgłoś dla 1-2. 1-1 zgłoś dla 1-2. 1-1. 1-2, 50% stanu osobowego, dwóch zabitych. Zrozumiałem, przeciwnik zneutralizowany czy nadal czerwone? Przeciwnik prawdopodobnie zneutralizowany, nie mamy ognia na siebie, ja się muszę jeszcze łatać. Zrozumiałem, kto zginął. Dowódca Dyfren i operator i strzelec The Crow. Tutaj 1-2. Crow i Dyfren zginęli. Zrozumiałem. Połatajcie się, zabezpieczcie pozycję. Czekaj, może on tam jeszcze siedzi, tylko płonie. A... Ale dobrze Dyfrena sprawdziłeś? Brak ciśnienia krwi. Brak tętna. Nieprzytomny. Czegoś się więcej. Brak ciśnienia krwi. Mhm. Dobra, ja się muszę załatać zaraz. Nie wiem, zapakujemy dowódcę do worka. Ty w porządku jesteś? Tak, ja jestem w porządku. A Crow płonie sobie grzecznie w śmigłowcu. Okej. Się smaży się. Kurde, nawet wyciągnąć go nie mogę. Za dużo nalewki we krwi. 1-2, macie tam jakiś pojazd? Mamy Wrangler. Nie wiem czy sprawny, zaraz jej bonga sprawdzi. Dość mi się dymi, tak, już mam. Ok,
Okej, okay, 1-2, jak się okaże, że sprawny, wpakujcie ciała naszych do pojazd niesprawny, i... pojazd niesprawny. User left your channel. User joined your channel. Zrozumiałem. Się przydał też jakiś pojazd. A jesteś w pozycji z tym. O, półstojący, dobra. Więc trochę opryć gardę, bo będziesz jeszcze większym celem niż jesteś. Oraz, mając nadzieję, że pozwolisz, zmieniłem sobie celownik na taki z dobrą przydziałką. Śmiało wal, tak żebyś był efektywny. To nie wojsko polskie. Kontakt, śmigłowiec bojowy przeciwnika Mi-8 leci od south-east, średni dystans, w stronę north. 1-2 potwierdza, mamy go na azymucie 9-0. User left your channel. Your channel. User left your channel. User left your channel. Skąd to strzał? Chcesz go ciągnąć? Razem ich układam do ewakuacji. Uwaga! Mogę teraz spróbować podnieść knoła. Masa lotniska na zim 160. Spróbuj, spróbuj. Dam ci dym. Potwierdzam, są na krawędzi lasu przy lotnisku. Kurde, rana mi się otworzyła. Och, ironia. Medyk potrzebuje medyka. User joined your channel. Będziesz potrzebował medyka? User left your channel. Bokser, zlać na dół, mamy misję do wykonania. KM niech zostaje na wieży. Dobra, nie da rady go wyciągnąć. Kurde, noga mi się otwiera cały czas. Uciskowy i obłowy. Ta. Cały czas idą. Uwaga, tam może być ktoś jeszcze. User joined your channel. User left your channel. Dobra, jest. Już na tacy, nie podoba mi się. Możesz biegać? Sprawdzę. 1-2, tu 1-1 odbiór. 1-2, zgłaszam dla 1-1. Zostaliśmy zaatakowani na lotnisku, ale mamy transport zapasowy. Podjedziemy do was za dwie, jak zrozumiałeś. 1-2, zrozumiałem, transport za dwie, bez odbioru. Co musimy dodać? Ale to już brzmi jak nasze. Brzmi jak nasze. Maxa żyje. Sprawdźmy amunicję jeszcze. Strzały razem 140. 160 przeszedł. User joined your channel. Tu 1-1, jedziemy Humvee we dwóch do 1-2 na tango. 1-2, oznaczam pozycję. A mi no, kreska. Gdzieś nadal na south east od pasa są kontakty w lesie. Dobra, pakuję. Dobra, jest ktoś niezapakowany do mora jeszcze? Jeden się usmażył w śmigłowcu. Brak możliwości wyciągnięcia. Mięsko zostaje w rękach.
już transport na... Dobra. CIA zapakowany, dowódca zapakowany. Możemy się ewakuować. Jeden, jeden, zgłoś do 1-2. Alfa 01. Proszę pokład. Tu 1-2, agent zapakowany, zwijamy się na płytę lotniska z bokserem. 1-1 też jest w pokładzie. Aaaa, no i fajnie. Dobra, przekazałem. 1-3, tu 1-1, jedziemy drogą z pół dnia na lotnisku. Nie zetrzecie, no, jedziemy zielonym Humvee. Przejął. Ma być. Ale powiedz mi, po co Crow tam las? Przyjąłem. 1-1-1-2 na lewo. Na lewko coś. Tesla. Dziesiątkę ponownie. Czekajcie. 1-2 muszę zwłoki wypakować. Bakser, wszystko w porządku. Panowie wszyscy, którzy potrzebują życia, pomocy medycznej, to Hamburga. Korekta, wszyscy radni do śmigłowca, które do pobieży kontrolują. Tu 1-2-3 śmigłowiec zabiera od razu z worki. Potwierdzam. Jeje, dawaj po worku. Jeden, dwa zwłoki agenta zapakowane na śmigłowiec. Nie wiem, czy ja szycia nie będę potrzebował. Na razie się nie otwieram. Zapakujcie ciała i radni do śmigłowca, dajcie coś w sumie, jak to będzie zapakować. To który to jest medyczny teraz? W którym śmigłowcu jest punkt medyczny? Tam gdzie pakowaliście ciała. Dobra, ale to jest bez medyka. Ale to jest ewakuacyjny. Ja podziękuję. Nie, ja ewakuacji nie potrzebuję, tylko czasami mi się noga otwiera, ale jest w porządku. Czek miał fajny. Zrozumiałem.
na górze. Widać mnie jak na tacy, ale ja też widzę jak na tacy. Zostać do wejścia. Sprawdza. Równo 50? Równo 52. Uwaga, 3 kontakty, azymut 52. Nie mam pewności, czy to jest swój, czy wróg. Daleko, średnio? Blisko. Blisko? Blisko. Swój. Mają G3. Pomoc medyczna będzie dopiero gdy narkotyki przeładuję i będziemy wracali do bazy. No. Jak to będzie z tą pomocą medyczną? Bo nie usłyszałem. Kurde, mówi coś, ale chyba nie słyszę. Po narkotykach będzie pomoc medyczna. Dobra, to przechodzimy na zachód. Dobra, chłopaki, chodźcie na zachód, bo to jest kurde. Alfa 11 to Alfa 01, odbiór. Alfa 11, odbiór. Używajcie pojazdu, żeby przerzucać narkotyki, może będzie szybciej. Jak przyją, odbiór. Zrozumiałem, odbiór. Echo 1-1, pytanie, jakieś dyspozycje dla mnie w tej chwili? Alfa 01 to Alfa 01, dalsze wytyczne po dotarcie na płytę ogniska, odbiór. Alfa 01, no powtórz, nie odebrałem. Alfa 01, user disconnected from your channel. Ubezpieczajcie, przygotujcie się do ekstrakcji. Jak załadujemy narkotyki, będziemy opuszczali płytę lotniska. Czekamy na siły luzujące z USS Freedom. Jak zrozumie, odbiór. 01, 24, 1 przyjął. Dawaj, Jantker. Tak, jestem na górze, nie na samej, ale na drugiej wieży kontroli lotu. Max? Jakie wytyczne, Max? Tak, tukam. Dobra, co? Robimy dwuosobową armię? Jak tam? Gdyby to jest, kurde, chyba słabe terno. Jak? Tutaj jestem. Palisz wyspę. To jest Alfa 4-1, tak? Co mówisz? Tak. Ustawcie obronę w kierunku IS, bo obiekt dalej musimy osłaniać, a widzę, że tu większość dobra, robi się. Jestem spokojnie. Wstawiamy się na kierunek East-North. Słabe tętno. O, właśnie pokrywają. Dobra, będę cię obserwował. Dobra, jeszcze chwila. Spróbujcie od North. Siemanko. Siema. Siemanko. Trochę na dole. To takie bezpieczne tutaj siedzieć. Ktoś musi rozkaz obstawić, to obstawiamy. Ja śmieszkuję. No, obstawiamy.
Ja czuję, że coś zaraz wyjdzie. Coś tu zaraz pierdolnie. Nie po to wziąłem dwa taśmy, żeby teraz nic się nie stało. Gdyby się amunicja normalna kończyła, to też chyba, że tam nie mam dobra. Ja mam 13 tam pełnych stanów. Panowie, pod nasze śmigło, pod... nie pod to... mi. User left your channel. Słyszę, jak pociski trafiają. Właśnie nie mogę... Dobra, może tym razem zejdziemy na dół. No. Wiadomo, ja nie widzę to w ogóle. Ale zejdźmy. Marines lecą. Gdzieś z północy zastrzały. Pozytywnie Northwest. Oraz za pozwolenie zmieniam pozycję na Northwest. North Northwest. Przejął. Zbijamy się. Biurka na dole, podbieramy się. Krajnek, proszę jakąś informację, co zresztą do naszego zespołu. Wszyscy do śmigła.
Lista, czekam jeszcze na część mojej drużyny. 1-2 w pojeździe, 1-2 w pojeździe. Czerwoni samoducz, jak widzicie w rekordzie. 1-1 w pojeździe. Nie pojedę. 1-3 jest w pojeździe. Potwierdzam. Dobra, mamy komplet. Obojętnie do którego, ładujcie się do Helki. Można lecieć? 3-1 i będziemy. Czekaj, trzyma jedno. Kogo nie ma z 3-1? Jest full, nie? Tak, mamy full. Śmigławiec zestrzelony po naszej prawej. Ładujcie się. Przypadkiem, dobra. To bardzo dobrze. Dobra, Alfa 3 załadowana. Dobra, lecimy? Wybornie. Tak. Alfa 3 zielona. Mamy się z kim podzielić, było nas więcej jak wyruszaliśmy. Zgadza się. Nabyć bazy. A gdzie teraz? Mamy lał. Nie, było, to było. Stukan ranny jesteś, łatam cię. Stukan załatany. O panie, co miałem kurwa na tym radiu. O ja pierdolę. 1-2 nie mamy takiej informacji. Życie. O co są? Tu Alfa 01, otóż komunikat. Przyjmie, nie można wysiadać. No zaraz. Było pakowane przez 1-2 do medycznego i poleciało śmigłem łeców. No to łączmy do naszych, nie? No to go nie ma. Niemożliwe. Obydwa worki są tutaj. No obydwa są niepotwierdzone, nie ma danych na niego. Są. Lazarus Manelia. A to? Thank you.
Dowódco, w workach jest ciało dowódcy 1-2 i ciało agenta. Tak, sprawdziłem osobiście. I oczywiście trochę narkotyków do worka wsadziłem, żeby nie było. Jeszcze nie wiem, ale myślałem, że to nie wypluło od dołu po prostu. Co tam, Django? Tak cienko płacą, że trzeba sobie przyrobić, nie? Nie, no dla ciebie też jest działeczka. U dyfrena w nogach. Wpakowany. Nikt tam nie sprawdza. Biały proszek. Marnuje, to kosztuje 1000. W dokumentach przewozowych jako talk. O, jaka błoga cisza. Panowie, na razie nie zażywać, kurde. Mogło być gorzej. Aż stopery. Pobiegałbym. Uwierz mi, firmy też. Będziesz lapał. Tak. Przemaluję. O Jezus, idź. Panie, pan będzie do medycznego się udawał. To medyczny jest tutaj. W środku. Do mnie Rejk mówiłeś? Nie, mówiłem tam za PH 21. Jasne. To chyba koniec, nie? Pewnie będzie jeszcze ten, zdawanie raportu. Pewnie tak. Dobra, ustawmy się z tym. Jeszcze Alfa 4-1 przyleci. Tak, chcecie pożegnać się z Dyfrenem? Jakiś wyborowy tam był. Jasne. Tak, chcemy się pożegnać. Chociaż ja się pożegnałem. Dyfrenem. Czekaj, dwie, zaraz ci odpowiem. Bo to no właśnie. Alfa 4 jest odebrana, tak? Alfa 4 już jest zabrana. Tak, tylko ona sama na pecie lotniska. Chyba nie dostała komunikatu o ekstrakcji. No, przykra sprawa. Puszczam. Dobra, tu 01 potwierdzam. Alfa 04 jest na lotnisku. Niech Bóg go błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech te dwie sztuki zostawią, to są siły luzujące psychicznie. Dobra, dawać go za oddać. Patrz no! Czekaj! Jak inni i wszyscy na waszą stronę. Włożyć honory! Weźcie na razie wyłączcie, to, żeby nie robić sypu. Poczekajcie. Później. Nie, zostawcie. Nie robimy sypu, halo. Żegnamy kolegę. Tak, wiem, ale było słychać tę muzykę tam, wiecie, jeszcze tam są komunikaty. To na razie ten, strojułem trąbkę. To panowie w szeregu. W szeregu frontem do kolegi. Tutaj. Leży ten. Do ziemi. Do pożegnania. Pragnę podziękować szanownemu dyplomowi, który tak płomiennie dowodził naszej sekcji. Dziękujmy mu, albowiem za jego poświęcenie nie musieliśmy poświęcać się my wszyscy. Pododdziały, baczność! Żegnaj dyplomie, zawsze byłeś. Jeszcze nie róbcie pogrzebu morskiego, spokojnie. Śpi kolego w ciemnym grobie. Niech się rozkroi przeciwko tobie. Ale to nie ciało! Jeszcze nie, spokojnie. Ach, ale to kurczę. Nie jego ciało. A już mieliśmy pożegnanie. Dyfrenie, jeszcze nie czas. Poleżysz tu jeszcze. Poczekaj na nas. Już ślady ciało wziął, tak się bałem. No tam nie, jest. Dobra panowie, wszyscy są? A dobra. Idzie jeszcze Alfa 4-1 z płyty. Alfa 3 melduje się. Dobra, to stańcie tutaj na kresce, ja tutaj z naszymi zmarłymi towarzyszami, no gdzieś to. Obawiam się, że po zajęciu lotniska wszyscy jesteśmy na kresce. If you know what I mean. Chyba wszyscy muszą przejść na jedno radio, bo mogę nas słyszeć.
Jeszcze dużo. No. To co? 112? Tak, alarmowa. 9,5 częstotliwość babci. Ja no robię 500. 500? 500. Na razie krótkie 500. To był to, czy salwa honorowa będzie potrzebna? Ile na krótkie? Na uboczu. To 20 typa gdzieś wciągnąłem, tak? Amba zrobię. No kilku miejsc in action. Można głośniej? 20 zaginionych, jeden. Tak. I w pizdu wylądował. Brawo, Dave. Leżeć. Kiedy błotniku. Weźmiemy szpreja i będziemy malować. I teraz zrób też ten kurwa. Chyba już. Ła. Ła, rzeczywiście. Dobrze, że uzbrojony nie był. Ła, rzeczywiście sabotaż. Czyli zakłócić pogrzeb. Kolegi. Ceremonię pogrzebową. Właśnie. Dobra, panowie. Godzina 7.03. W czasie. Tak. Prawie się wyrobiliśmy. Bo ktoś mi go prelądował, czy po prostu któryś ze śmigieł uznał, że... Wszystkim chcę podziękować za zaangażowanie, za wytrwanie do końca i sumienne wykonywanie obowiązków. A resztę odprawy myślę, że przeprowadzimy tam sobie już na tym, na debriefu, na TeamSpeaku. Udało nam się wykonać wszystkie zasadnicze cele, które zostały przed nami postawione, czyli zabezpieczyć ten skład amunicji, skład środków odurzających, plus dostarczyć żywego lub martwego Johna Snow. Widzę, że mamy straty, ale tutaj muszę z dowódcą obgadać, ile tych strat faktycznie było w wyniku walki, a ile zostało ludzi, po prostu się wycofało w trakcie, zdezerterowało, bo też i tacy byli. No jak mówię, jeszcze raz wszystkim dziękuję. Proponuję teraz zdjęcie przy śmigłowcach, przy super obsługującej nas grupie lotniczej. Myślę, że nas zaprowadzą. Pytanie, czy można wziąć z nami Jeffrena? Właśnie tam zrobimy zdjęcie. Bierzemy, co się pytasz. Proponuję przejść na Jeffrena i sobie pogadać jeszcze. O plusach i minusach. Są plusy dodatnie i są plusy ujemne. Dowódco, daj nam minutę więcej, musimy dowódcę przeciągnąć. Idzie z nami. To ten w worku, tak? No ten worku. Go już zostawił. Weź nie rekinę. Generalny dowódcą trzeba pożegnać naszego jednego z człowieka, bo wyciągniemy go, on tak nie może odejść już, nie? Dalej nie pójdzie. No, on szybciej nie pójdzie. Dobrze idziesz. Dobra, panowie, stańcie szybko, kurde, zróbmy to szybko i profesjonalnie, a potem pójdziemy sobie nam jeszcze koło tego obrzdecić. Powinno być z drugiej strony, wtedy byłby lepszy widok, lepszy daj tło. Trochę do twojej prawej. Oni od tego ciągnie to zdjęcie. Do prawej, nie lewej. Dobrze. Dobra, wszyscy stają w szeregu. Dobrze idziesz? Po lewej stronie śmigłowca, twarzą. Jeszcze mocniej skręć. Do mnie, tak żeby było wieżyczkę widać. Dobra. Będzie na środku? Jeszcze w prawo, jeszcze. Odwrócić. Dobra. Nie, dobrze. Już. Dobrze, tak zostańcie. Okay. Tak, chodź, podejdź do nich.
Ale to nie będzie widać tego, to nie będzie widać kiosku, kurde, od lotniskowca. Jak w drugą stronę się odwrócimy i ktoś zrobi stronę zdjęcie z od nord do south, kurwa, będzie to lepiej, nie? Ma to sens. Przejście! Dobra, jej mąga, bierz ten. Wzrok wszyscy. Dobra, to ten, idziemy gdzie indziej. Chodź dyszy. Nie, co tak sam będziesz leżał? I przeprzyjmy głowę, tak. Przejście dla trupa. Dla... Przejście. W prawo mocno twoje. Znaczy w lewo. Kurczę, gdzie jest fotograf? Milo, uważaj. Milo, nie, nie, zróbcie przejście, halo, halo. Milo, Milo, Milo. Zróbcie się panowie, tak jak staliście, tak, tak było dobrze. Dobra, idziesz? Dobrze idziesz? Nic więcej. Dobra, obróć się bokiem już. Defend, poczekaj tutaj. No dokładnie. Na tle helikoptera. Dobra. Tam, żeby była ta, wiesz, Kosa, odsuńmy się, niech wszyscy się ustawią, my się dosuniemy. Będzie szybciej. No, ściskanie się między nami. Ustawcie się najlepiej tak, żeby nie wychodzić poza obrys śmigłowca. Tak, żebym was łapał, jak żeby nazwać śmigłowca. Kosa na drugą stronę. A tam jest pełno miejsca po prawej. No jest pełno miejsca przy ogonie, panowie. Ten teren. Nie, tak? Dobra, ja mam fotę. Ja tak, jesteś radny. To ja się położę, bo jestem wysoki. Przy koledze. Tu zajmie miejsce. No, można też się położyć właśnie. Że Ziemkier, kurwa, teraz leciał. Glebną. Uśmiech. Wszyscy mówimy cheese. Powiedzcie different. Wszyscy krzyczą different. No i git. Okej. Okay. Już? No i no to pożegnajmy naszego kolegę. Dobra, zagrajcie trąbkę. No czekajcie. Trąbka? Ustawmy trąbka. Się tak. Tak, zróbmy pogrzeb z honorami. To ładnie. To było ustawmy się w linii i tak jest. Wszyscy. I będzie przychodzić. Do salwy honorowej przygotuj. Tak. Tu. Panowie, user tak, left your channel. O. Już przejście gotowe? Salutacja. Jeszcze przejścia nie ma. Dwoma rzędami. No tutaj trzeba zrobić. Na radiu, bo tam nie uda się. Dwoma rzędami po prawej i lewej stronie tak jest. User left your channel. Wodujemy go? User left your channel. Torpe. Dwa rzędy. Dwa rzędy i z honorami. Po lewej stronie Rojka. Rojek, nie zrobisz tego tutaj, bo tutaj padnie. Warto, żeby. Dobra, do góry nie poleci. Wstawaj. Nie będziemy tego potem... Ktoś chyba spadł właśnie z pokładu. Dobra, mamy kolejne straty. Panowie, no kurde, gdzie można czekać? Człowiek za burtą. Trudno. Można? Jeszcze ktoś tutaj stoi tyłem do mnie. Włączyć trąbkę? Już kamerę wam. Tak, jak najbardziej. Jak to mówię, to ładnie. Pod oddziały. Baczność! Tak? Backspace. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Coś czuję, że ktoś się spierdolił. Tak. User joined your channel. No i dobrze. Plutonami do zajęć, odmaszerować. Salvo? Pizdu, wylądował. Salvo? Pal. To nie jest salwa. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Drugiej salwy przygotuj. Teraz granatami. User ej, left your channel. Nas nie chce opuścić. Dobra, dzięki panowie. Idziemy na TSA. Pogrzeb Dyfrena.